Cześć. W tym filmie zaprezentuję Wam zestaw startowy, złączki listwowe Top Job S z dźwignią marki Wago. Dzięki temu zestawowi możemy realizować wiele użytecznych układów połączeniowych. Mamy możliwość tworzenia zarówno listew sterowniczych, jak i siłowych. Układy połączeń między złączkami za pomocą mostków możemy realizować na dowolne sposoby. Wystarczy unieść dźwignię, wsunąć przewód typu drut, linka i opuścić dźwignię i połączenie mamy już gotowe. A jeżeli pomiędzy listwami chcemy zrobić połączenie, wystarczy zastosować jedno z wielu różnych rozwiązań mostkowych. W zestawie znajduje się instrukcja pokazująca wszystkie elementy w zestawie. Dodatkowo opis wszystkich elementów, które składają się na rozwiązanie Top Job S, a także 19 różnych scenariuszy, czyli instrukcji, jak możemy zastosować złączki listwowe Top Job S z dźwignią. Jest to bardzo przydatne w sytuacji, kiedy chcemy nauczyć się tego rozwiązania i zastosować różne elementy. Jak widać, wszystko jest dokładnie opisane, z jakich elementów musimy skorzystać. Na końcu mamy parametry złączek. Jak widać, mamy tutaj możliwość skorzystania z trzech rozmiarów złączek listwowych. Seria 2102 służy do zakresu przekrojów przewodów od 0,25 do 2,5 mm2. A nawet do 4 mm2, gdy będziemy korzystać z druta albo linki bez tulejki o przekroju o 1 stopień wyższym. Seria 2106 jest przeznaczona do zakresu przekrojów od 0,5 do 6 mm2, a nawet do 10 mm2, gdy będziemy korzystać z przewodów typu drut lub linka bez tulejki. Dodatkowo trzecia seria 2116 jest przeznaczona do zakresu przekrojów od 0,5 do 16 mm2, a nawet 25 mm2, gdy będziemy korzystać z przewodów typu drut lub linka bez tulejki. W zestawie mamy różne akcesoria, takie jak ścianki końcowe, mostki grzebieniowe, które służą do łączenia listw zaciskowych w różnych rozmiarach. Worki, jak widzicie, są ponumerowane. Dodatkowo mamy takie akcesoria jak bezśrubowa blokada końcowa, którą gdy zamontujemy na szynie TS-35, będziemy mieli możliwość zablokowania przesuwania różnych listew, czyli będą w miejscu, nie będą się przesuwać. Mamy także osłonę niegratowanej krawędzi szyny TS-35, którą możemy nałożyć. Jak widać, listwa zaciskowa ma z dwóch stron różne opcje zaciskowe. Z jednej strony jest to dźwignia, która umożliwia wygodny montaż przewodów typu drut, linka i linka z tulejką. I wystarczy podnieść dźwignię, wsunąć przewód i opuścić dźwignię. I gotowe. Tutaj beznarzędziowo możemy pracować, jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Z drugiej strony mamy otwór montażowy. I tutaj warto skorzystać z narzędzia, które także jest w zestawie. Przewody typu drut lub linka z tulejką możemy wsuwać bez narzędzia, czyli po prostu wsunąć na siłę, ale znacznie wygodniejszym rozwiązaniem jest wykorzystać tutaj narzędzie, czyli wcisnąć w dodatkowy otwór i wtedy bez problemu wsuwamy przewód, jaki tylko chcemy. Tutaj widać trzy serie, trzy rozmiary. Tak jak tutaj możecie sobie zaobserwować.
Oczywiście dopasowujemy akcesoria z danej serii do danych przekrojów przewodów, jakie będziemy wykorzystywać. My tutaj wykonamy jeden z układów, które są w instrukcji. Trzyfazowy układ zasilania rozdzielnicy TN-CS. I wykonamy to samo na trzech różnych seriach akcesoriów złączek listwowych Top Job S z dźwignią, abyście mogli zobaczyć, jakie to jest proste w zastosowaniu i ile miejsca oszczędzamy dzięki zastosowaniu tego rozwiązania. Zamontujemy akcesoria z trzech serii na tej samej listwie TS35 i podłączymy wszystkie przewody. Do opisania elementów możemy skorzystać z pasków, które już są nadrukowane, ewentualnie skorzystać z rolki, na której mamy 149 opisanych oznaczników. Ok, mamy zamontowane wszystkie trzy serie. Tutaj mamy cztery przewody typu drut, które będą symulować trzyfazową instalację TNC, więc trzy przewody fazowe i jeden przewód ochronno-neutralny. Na wyjściu będziemy mieli 5 przewodów typu drut i w naszych złączkach listwowych dokonamy rozdziału przewodu PEN na PE i N za pomocą mostka, który wsuwamy pomiędzy dwie listwy, tak jak widzicie. W przypadku tego układu skorzystaliśmy na zasilaniu z narzędzia, aby wsunąć nasze druty, chociaż można byłoby oczywiście je wcisnąć na siłę, ale za pomocą narzędzia jest to bardzo wygodne. Z drugiej strony skorzystaliśmy z wygodnych dźwigni, czyli beznarzędziowo. I to samo zrobimy teraz w kolejnej serii. Wsuwamy narzędzie do oporu, następnie wsuwamy przewód i wysuwamy narzędzie. I znowu korzystamy z mostka, który łączy dwie złączki listwowe. Jak widać, jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Teraz skorzystamy z największego rozmiaru, czyli serii 2116, która jest dostosowana do zakresu przewodów od 0,5 do 16 mm kwadrat, a nawet 25 mm kwadrat, jeżeli będzie to drut albo przewód typu linka bez tulejki. Jak widać, bardzo wygodnie korzystamy z listew i już mamy wszystko podłączone. Tak to się prezentuje. I oczywiście stosujemy w tym wypadku przy tym układzie mostek, który połączy nam dwie złączki listwowe Top Job S z dźwignią. Oczywiście pomysłów i wyobraźni tutaj każdemu brakować nie będzie, więc można zastosować się do 19 różnych układów, jakie są w instrukcji, albo oczywiście wielu innych według własnych potrzeb. Oznaczniki można zastosować w zależności od naszych potrzeb, tak aby wszystko było dokładnie opisane. Tak więc jest to system kompletny. Oznaczniki, które mamy w rolce, 149 sztuk w tym zestawie, można wykorzystać zamiast oznaczników wydrukowanych, które były już włożone. W ten sposób wystarczy je wsunąć na miejsce. Gdy chcemy je wyciągnąć, wystarczy podważyć paznokciem i znowu zastosować papierowe, te, które były domyślnie. Pomiędzy złączki listwowe możemy zastosować ścianki wewnętrzne do wszystkich trzech serii. Są w komplecie w zestawie startowym, zatem można je zamontować.
Dzięki temu możemy wygodnie rozdzielić różne układy między sobą. Podsumowując, zestaw startowy, złączki listwowe Top Job S z dźwignią marki Wago dają nam możliwość przećwiczyć cały system. Jest to ciekawe rozwiązanie. Myślę, że jeżeli kogoś interesują tego typu nowoczesne rozwiązania łączeniowe, to warto się tym zainteresować. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że przedstawiłem rozwiązanie szczegółowo. Do zobaczenia w kolejnym ciekawym filmie. Cześć!